Warszawa 2022. Szarości dnia każdego nie zaprzeczaj. Wybierz właściwą drogę, by dalej iść. Kamienica, czwarte piętro. Codziennie widzę to ciężko. Odrapane drzwi niejedno powiedzą, że niektórych stałem jak wryty, myślą nieobecną. Czasem wracam do tego, gdy widzę małe dziecko. Życie na blokach wcale nie jest proste. Ciągle czułem wzrok każdego idący w moją stronę. Non stop opatrywałem głupie postrzały słowne. Nie można przyjmować wszystkiego zbyt pochopnie. W szkole było różnie, mimo spokojnego domu. Czasu na naukę było sporo, oceny nie przynosiły sporu. Duże grono dzieciaków nie chciało wracać z dworu. Rano do budy, później grać w piłkę do oporu. Plakaty wisiały na ścianie, Legia na pierwszym planie. Chciałem zostać wielkim piłkarzem, marzenia nie spełniały się wcale. Musisz mieć grubą skórę, by być dalej od tego stale. Myśl do przodu, takie jest moje zdanie. Pół na pół, tak jest to przekazane. Od 10 lat trzymamy się stale. Nie jesteśmy święci, ani tacy sami. Wodkę czasem browarem popijamy. Łączy nas coś więcej niż to samo miasto. W różnych stylach nas wychowano. W czasach kafejek różnych ludzi się poznawało. Niektórzy do dzisiaj wciąż pożyczają siano. Lombardy w mieście na takich tylko zarabiają. Zamiast do roboty tylko matkę okradają. Czasem w ciemnej bramie, rankiem sąsiadów nie poznawałem. W głośnikach rap sporo katowałem. Myślałem o wersach, dopiero je poznawałem. Chem grumolesta, tak się wychowałem. Parę osób jest już w dobrym bycie. Tyle do piątku, tak zarabiają przez całe życie. Wieczorem wychodząc na wódkę nieskrycie, liżąc każdą otrzymaną ranę pomału. Niedziela wieczór przypomina im, że to już koniec balu. Sukces w życiu to nie nauczenie się wierszyku, tylko ogrom pracy włożony bez wstydu. Idąc po swoje nie rań nikogo, byku. Z uniesioną głową pomóż koledze, bo może być tobą. Nie każda osoba jest warta, by tracić swoje wartości.